Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 279. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku naprawa importu postaci na PST, aktualizacja aplikacji Blizzard Battle.net, aplikacja D3 Hero Tracker, event Grotołaza na Imperium Realm oraz zapowiedź dużych aktualizacji na Imperium Diablo. Tydzień temu informowałem Was o problemie związanym z importowaniem postaci z Battle.netu na serwery testowe. Nevalistis poinformowała kilka dni temu, że problem został już rozwiązany i możemy bezpiecznie kopiować naszych bohaterów na serwery PST. Drugiego września aplikacja Blizzard Battle.net doczekała się kolejnej aktualizacji i obecnie obowiązującą wersją jest 1.9.0. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim okna przyjaciół oraz czatu. Dzięki funkcji Grupuj ulubionych możemy zgromadzić nasze ulubione kontakty w jednym miejscu. Dzięki opcji Sortuj według aktywności możemy uszeregować naszych znajomych według ich ostatnich aktywności w grze, a nie jak dotychczas alfabetycznie według ich pseudonimów. Możemy także ukryć na liście osoby niedostępne dłużej niż 30 dni. A do tego wiadomości na czacie będą pozostawione w oknie rozmowy przez 28 dni. Dodano także emotki. Jeśli chcielibyście mieć dostęp do danych swojej postaci przez telefon, to być może zainteresuje Was aplikacja D3 Hero Tracker dostępna na Androida w sklepie Google Play. Po wprowadzeniu Battle Taga aplikacja wyświetli w dość minimalistyczny sposób informacje o każdej postaci na koncie, jej statystykach oraz wyposażeniu. Autor planuje także rozbudowę apki o dane rankingowe, ale data aktualizacji nie jest jeszcze określona. A na Imperium Realm po raz kolejny event Grotołaza. We wszystkich jaskiniach pierwszego aktu znajdziecie 3 razy więcej potworków, a także znacznie lepsze łupy. Największa polska strona internetowa o Diablo, czyli Imperium Diablo, już od dłuższego czasu stoi odłogiem. Nie ma się czemu specjalnie dziwić, w końcu w samej grze również panuje zastój. Ale Anubin z Imperium Diablo poinformował nas ostatnio o planowanej sporej aktualizacji serwisu. Nie wiemy, co konkretnie miał na myśli, ale znając zamiłowanie Anubina do fabuły serii, mogę przypuszczać, że nowości będą miały jakiś związek z lore. I to wszystko w dzisiejszej 279. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a tymczasem rzućcie okiem na tą nieco żartobliwą koreańską reklamę przebudzania nekromantów.